Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przyjmuje konserwatywne założenie, że za dekadę będziemy mieli 12 gigawatów fotowoltaiki. Może się okazać, że szybki rozwój tej technologii, która jest coraz tańsza, spowoduje, że będzie to kilkadziesiąt gigawatów i wtedy operator sieci przesyłowej stanie przed problemem zarządzania tymi odnawialnymi źródłami energii, ponieważ on musi stać na straży stabilności, a coraz większa ilość tych mikroźródeł będzie destabilizować działanie sieci. Już teraz trzeba podjąć inwestycje niezbędne do tego, aby akomodować, przyjąć tę transformację, przed którą nie ma odwrotu i jest to lepsze rozwiązanie niż urzędowe blokowanie różnych branż, tak jak na przykład z pomocą ustawy odległościowej, która na kilka lat zatrzymała rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce. Polityka hura optymizmu względem odnawialnych źródeł energii w rządzie czasami jest niedopracowana z tego względu, że trzeba patrzeć na cały proces i znaleźć też rozwiązanie na rzecz stabilizacji odnawialnych źródeł energii w sieci. Być może za programem wsparcia rozwoju źródeł tego rodzaju, jak choćby program Mój Prąd, powinny pójść kolejne, które pomogą podłączać takie źródła do sieci w sposób stabilny, dający zgodę między operatorem, który stoi na straży stabilności, a prosumentami, którzy chcą mieć tanie własne źródło energii, którym być może kiedyś będą mogli się podzielić z resztą sieci.